Moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić świetną gierkę o nazwie Satori, na którą oczywiście Was bardzo serdecznie zapraszam. Podczas tej gry naprawdę wiele się wydarza i transformuje w nas samych. Przychodzicie jako osoba skrzywdzona, podchodzicie do tego tematu z perspektywy ofiary, tak? Czyli przepracowujemy tutaj podczas takiej sesji terapeutycznej wasze traumy, wasze negatywne przekonania, waszą karmę. Także naprawdę dzieją się później cuda. Oczywiście trzeba również wykonać później pracę w domu. Niemniej jednak naprawdę tutaj zachodzą głębokie, mocne procesy podczas gry radykalnego wybaczania. Ta gra jest oparta o właśnie książkę o tym samym tytule, czyli Radykalne wybaczanie Colina Tippinga. Jest bardzo dobrze zrobiona i no nie ma tutaj przypadków. Naprawdę już przeprowadzałam wiele razy takie sesje z chętnymi osobami i w zasadzie to, co one wylosowały w tej grze, wszystko się potwierdzało. Same były zdziwione. Później przeglądały nawet karty, które wyciągnęły w porównaniu do tych kart, które zostały, i okazywało się, że ta właśnie jedyna karta, czy to przekonanie, bardzo było idealnie wyciągnięte przez te osoby. Dlatego tutaj na pewno dzieją się dodatkowo jeszcze inne rzeczy na innych poziomach, czyli nie tylko na fizycznym. Jest to naprawdę niesamowite przeżycie. Ja jako mistrz gry prowadzę tutaj tą grę. Uważam również, że taka gra w pojedynkę właśnie, tak? Osoba zmierza się z samą sobą, wybacza samej sobie. To jest tutaj podstawą. Dlatego często jakiekolwiek konflikty, obarczanie winą innych wynika z tego, że my sobie sami nie potrafiliśmy wybaczyć, tak? Zrobiliśmy coś, co spowodowało, że my dalej mamy do siebie urazę. Po drugie, nie kochamy się. Nie mamy takiego poczucia, że wszystko, co robimy, jest zgodne z boskim planem. Dlatego tutaj podczas tej sesji terapeutycznej naprawdę dużo rzeczy wychodzi. Dużo rzeczy można się też o sobie dowiedzieć. Powrócić do pewnych zdarzeń, które zostały wyparte. I wydawałoby się nam, że one no, nie zrobiły nam krzywdy, natomiast często też ich nie pamiętamy. I w związku z tym te właśnie wydarzenia, one wychodzą na światło dzienne podczas właśnie tej sesji. No i trzeba się z nimi zmierzyć. Trzeba po prostu się ponownie udać do tej krainy, udać się do tego miejsca, spotkać się z tymi osobami, które nas skrzywdziły, spotkać się z tymi wydarzeniami, zmierzyć się z tym, tak, ponownie. Zachodzi bardzo duża transformacja podczas tej sesji. Są cztery krainy. Pierwsza kraina jest krainą ofiar, czyli tutaj musimy przywołać dane wydarzenie, czy kontekst, jaki wylosowaliśmy, zdarzenie jakieś z naszego życia, zobaczyć, stworzyć po prostu historię w oparciu o to, co, tak jak powiedziałam, często jest bardzo adekwatne do tego, co się wydarzyło. Więc nie ma tutaj przypadków. Jest to rozpoczęcie w krainie ofiar. Na pewno trzeba wejść w tą swoją ofiarę, poczuć się nią ponownie, żeby dobrze przejść ten proces. Kolejnymi wrotami jest świadomość. Czyli tutaj już jakby transformacja następuje. Losujemy przekonania, pozbywamy się ich z naszej świadomości. Kolejne wrota, przemiana, czyli tutaj już tworzymy sobie nową opowieść swojego życia, czyli następuje zmiana energii. To, co było, akceptujemy, wybaczamy, zmierzamy się z tym i idziemy dalej. Jakby nie wkładamy swojej energii już dalej w to, co było kiedyś. Kolejne wrota, poddanie się, czyli wiara w to, że wszystko, co się wydarza, dzieje się zgodnie z wolą wszechświata, że wszystko, co nas spotkało, było po coś, że wszystko, co nam się przydarzyło, spowodowało to, że jesteśmy
teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy, że nauczyliśmy się pewnych rzeczy dzięki temu. Więc tutaj jest poddanie się temu i powierzenie się sile wyższej. Kolejne wrota jest to przebudzenie, czyli już dochodzimy do Satori. Wybaczenie, przebudzenie, pozbycie się zbędnego balastu, który dźwigaliśmy. Często były to związki karmiczne czy pokoleniowe, jakieś kody, które się niesie ze sobą. Więc to wszystko się transformuje, to wszystko się naprawia. Losujemy różne karty po drodze. Są one zgodne z rzeczywistością, są one idealnie trafione do tego, jak ta osoba się czuła czy czuje. Bo tak jak mówiłam, przepracowujemy nie tylko rzeczy z przeszłości i traumy, ale również życie obecne. To, co się dzieje obecnie w naszych życiach. Warto sobie zaserwować taką sesję i westchnąć z ulgą. W momencie, kiedy przywołujemy dane traumatyczne zdarzenie czy sytuację w związku z naszymi oprawcami z przeszłości czy z życia obecnego, już nie ma tych emocji. One się już przetransformowały, już wybaczyliśmy tym osobom, już rana została zagojona. Jest to wspaniałe odczucie. Można pełną piersią odetchnąć z ulgą. Często właśnie słyszę, że no ja już przebaczyłam, ale po co mi, ja przecież już to zrobiłam, ja już nie mam komu przebaczać. No właśnie później się okazuje jednak, że jeszcze to serce jest niezagojone, jeszcze to serce jest zranione. To wymaga czasu, oczywiście to wymaga również świadomości tego, że samo powiedzenie tego, że ja ci przebaczam, nie załatwia sprawy. Trzeba również wykonać pracę, trzeba również to zmaterializować. Podczas gry uwalnia się czakra gardła, czyli otwiera się czakra tutaj naszego gardła, zostaje to wypowiedziane. Jest to pierwszy krok do transformacji, zaczyna się proces, więc poddajemy się temu procesowi. Wybaczamy rodzicom, wybaczamy mężom, bliskim, dzieciom i tak dalej. Naprawdę mocne jest to emocjonalnie. I tak naprawdę, jak na początku powiedziałam, ja uważam, że taka sesja powinna być sesją indywidualną. Nie wyobrażam sobie, żeby miała się zebrać jakaś randomowa grupa ludzi, z którymi przeprowadzałabym taką sesję. Ponieważ wtedy jest mniejsza szansa na to, że każda z tych osób się otworzy na tyle, na ile by chciała. Natomiast jeśli jest taka intymna atmosfera, ja po prostu mówię, że tutaj jest człowiek ze mną, że nic mu nie grozi, tak? Że zresztą ja też nie wymagam od kogoś, żebym mówił wszystkiego. Tutaj jest naprawdę dowolność. Jeśli ktoś czuje, że nie chce mówić o pewnych rzeczach, to ja do niczego nie zmuszam. Tak myślę, że przy większej grupie ludzi mógłby być po pierwsze większy chaos, po drugie no mniej otwartości na to, żeby mówić o swoich prywatnych rzeczach do obcych osób, tak? Dlatego ja nie prowadzę sesji grupowych, tylko prowadzę sesje indywidualne i myślę, że to jest w porządku. Czuję, że można to później powiększać o rodzinę swoją, tak? Czyli na przykład jeszcze raz zagrać już z osobą, która jest z nami powiązana krwią, czy to jest nasz mąż, czy żona i tak dalej, można grać z tą osobą. Ja uważam, że jak najbardziej powinno się to robić. Wtedy to oczyszczenie jest jeszcze bardziej głębsze. Jak się mówi bezpośrednio do tej osoby, na przykład jest tam taka gra, zabawa w obwinianie. No po prostu mówi się w osobie pierwszej osobie do tego obrazka, tak? Zrobiłeś, ty mi to zrobiłeś, ty mi wtedy to pokazałeś, zraniłeś i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to działa, to na pewno wywołuje mocne emocje. Natomiast jeśli ta osoba siedzi obok, nie trzeba mówić do tego obrazka. Można mówić do tej osoby i na bieżąco też słyszeć, co ta osoba ma do powiedzenia na ten temat, jak ona wtedy to odczuwała, co ona wtedy myślała, jak ona wtedy postępowała, bo często jest tak, że my wszystko bierzemy z własnej perspektywy, natomiast nie znamy tej drugiej strony medalu i podczas właśnie tej sesji wszystko się tutaj może okazać. Być na światło dzienne, jakby no oczyścić te relacje między bliskimi. No ale pierwsza sesja, tak jak mówię, powinna być indywidualna, powinna być sama z sobą, przepracowanie i miłość do siebie, tak, akceptacja własna, wybaczenie samemu sobie. Później oczywiście są, tak jak mówiłam, prace do wykonania w domu,
Trzeba to później spalić, najlepiej na zewnątrz, oddać do ziemi, najlepiej do tylu żywiołów, na ile jesteśmy w stanie, czyli powietrze, ziemia, woda, ogień, tak? Czyli spalić, pójść na podwórko, spalić to, polać wodą, to się uniesie, dym jako powietrze, wszystko się oczyści na każdym poziomie. Później dostajecie ode mnie takie wskazówki, jak pracować z radykalnym wybaczaniem, bo to proces podczas gry się dopiero zaczął. Trzeba ten proces dokończyć samemu w domu, już z mniejszym balastem, jest wtedy łatwiej. Nie można tego zaniechać, wtedy proces się nie dokończy tak, jak powinien. Więc daję Wam taką rozpiskę, jak to trzeba zrobić, co trzeba po kolei wykonać. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz po pierwszej sesji to 6-dniowy list do siebie. To jest praca domowa, tak? Natomiast to jeszcze nie wszystko, ponieważ jest jeszcze parę listów do napisania. Szczegóły i instrukcje wszystkie dostajecie po sesji, także zapraszam serdecznie. Myślę, że warto zainwestować w siebie. Poczuć się wolnym, tak, wolnym od traum, od wszystkich zdarzeń, w których byliśmy ofiarami, wybaczyć oprawcom, ponieważ wybaczenie robimy dla siebie. To by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam serdecznie. Do następnego razu. Hej!